Witajcie, drogi Ewy, na czytaniu na jesień. To jest taki trochę długi czas. Myślę, że warto spojrzeć właśnie tak długodystansowo na to, co może przyjść. Oczywiście nie jest to wyrocznią żadną, bo nic nie jest na stałe gdzieś tam zapisane, bo my mamy bezpośredni wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Ale też możemy zobaczyć, tak zapuszczając żurawie trochę właśnie w przyszłość, jaki jest potencjał, co możemy wykorzystać, co do nas idzie, co wszechświat chce nam powiedzieć, bo to jest taka trochę rozmowa właśnie kosmosu, wszechświata z nami za pośrednictwem kart i mojej interpretacji. I myślę, że możecie właśnie tutaj coś usłyszeć, jakieś słowa, jakieś sformułowanie, może coś właśnie się zainicjuje w Was, coś się obudzi i o to właśnie chodzi. No i teraz też chciałam tutaj zaproponować, jeżeli macie ochotę na czytania takie indywidualne, to zapraszam, bo tam dostaniecie więcej szczegółów dotyczących Waszych żyć, Waszych spraw. W tym czytaniu dosyć ogólnie wszystko jest potraktowane, no bo oczywiście nie sposób tutaj odpowiedzieć na to, co u Was konkretnie. I zajrzymy w różne sfery życia, jak zwykle miłość, uczucia, relacje, to jest coś, co Was bardzo zawsze interesuje. Biznesy, materia, praca, no i takie jakieś tam niespodzianki od losu, które idą, jakiś Wasz sposób działania, jakaś porada, co będzie najlepsze, żebyście mogli właśnie tym się sugerować, kierować. No i też taka ogólna jakaś atmosfera tego czasu. Spośród moich kart tutaj dla Was wypadła, zresztą sama wypadła taka karta, która mówi o nadziei, pomimo że czasami nie jest łatwo, że jesteście uwiązani, uwikłani w coś, nie macie możliwości ruchu, bo tutaj jest taka kobieta, która właśnie no jest jak gdyby uwiązana do czegoś, tak? W jakiejś sytuacji nie ma możliwości w tym momencie się poruszyć, ale ona jest pełna nadziei właśnie i takiego myślenia, że będzie dobrze, że przyjdzie czas i się coś rozwiąże. Myślę, że tutaj właśnie wypadł Wam taki wisielec, właśnie to jest też karta czasu. Karta, że pewne rzeczy trzeba przeczekać, bo to jest jakiś proces, wymaga właśnie czasu, że nie ma co przyspieszać pewnych rzeczy, że trzeba w sposób taki naturalny poddać się temu, co jest. To jest też taka zmiana trochę perspektywy patrzenia, więc myślę, że na wiele rzeczy będziecie mogły tej jesieni spojrzeć w nieco inny sposób, z większym zrozumieniem danych kwestii. I teraz tak, zaczyna się to czytanie od karty czterech kielichów. To jest karta takiego trochę zanurzenia w sobie, takiego zamknięcia się emocjonalnego na to, co jest na zewnątrz, bycia samemu ze sobą i tak nie do końca bycia też zadowolonym z tego, bo to jest u mnie taki wewnętrzny swój świat, nie może taki jakiś bardzo ekstrawertyczny właśnie, tylko taki raczej do wewnątrz i to jest świat, w którym czujemy się dobrze, ale czulibyśmy się lepiej, gdybyśmy z tego czegoś wyszli. I to jest właśnie taka niechęć do sięgnięcia po coś, ale z drugiej strony niechęć do tkwienia w tym czymś. Więc taka trochę paradoksalna energia, ale kończy się to czytanie bardzo już fajną energią trzech kielichów, która jest otwarciem. Otwarciem się na innych, spotykaniem się z innymi.
Przepraszam Was za hałasy w tle, ale właśnie w tym momencie, podczas Waszego pytania, uruchomił się mój żółw, który koniecznie chce teraz coś powiedzieć, koniecznie chce coś zamanifestować. No i właśnie te poruszenia takie myślę, że będą potrzebne Wam, żebyście usłyszały coś z zewnątrz, jakieś zaproszenie do życia, do spotkania z przyjaciółmi, bo to jest duża życzliwość w tej energii trzech kielichów. To jest podzielenie się z kimś swoimi troskami, radościami, zwłaszcza radościami, bo tu jest dużo radości w tej karcie. Więc to jest takie wyjście właśnie do zewnątrz, wyjście z tego zamknięcia, które w jakiś sposób same sobie zrobiłyście, tą niechęcią bycia do zewnątrz, na zewnątrz. I myślę, że tutaj w toku tego czytania dojdziemy do tego, o co chodzi, dlaczego jesteście zamknięte, dlaczego właśnie nie macie możliwości za bardzo w tej chwili jakiegoś tam poruszenia. I myślę też, że tutaj taka hermetyczność trochę i zamknięcie jest w czymś, co może w ogóle Was w jakiś sposób też uszczęśliwia, bo jest tutaj karta 10 kielichów. To jest właśnie bycie takim szczęśliwym, spełnionym, pełnym zadowolenia. I być może właśnie taka jest, była Wasza relacja, w której jesteście, byliście. Może to są takie chwile, które Was właśnie uszczęśliwiają i tak czekacie, że może znowu za chwilę tak będzie, jak było, tak? Że może jeszcze trzeba troszkę poczekać, bo może na tą chwilę czegoś zabrakło, ale znowu czekacie, żeby przyszło do Was, przyszła wiadomość, przyszedł ten ktoś, jak gdyby czekacie, żeby właśnie coś Was poruszyło i że to jest z zewnątrz. Być może odkryjecie, że nie przychodzi z zewnątrz, dopóki sami nie zauważycie tego w sobie. Że to bycie szczęśliwym zależy od Was, od tego, co macie w środku, we wnętrzu. I myślę, że tutaj właśnie jest to zrozumienie, bo w ogóle ta karta, która przedstawia dla mnie, to jest Budda. I to jest właśnie takie odnalezienie szczęścia w sobie. To jest to, czego szukacie, macie wewnątrz. I dojdziecie do tego, że jak poczujecie siebie, jak zauważycie, że w sobie macie dużo piękna, dużo miłości, dużo wszelkich zasobów, że właściwie wszystko, czego potrzebujecie, macie na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba to zauważyć, to przyjdzie do Was coś z zewnątrz, przyjdzie szczęśliwa wiadomość, przyjdzie konkretny człowiek, bo tutaj jest właśnie taki rycerz mieczy, który przynosi właśnie dobre wiadomości, to są dobre wiadomości i zaczniecie się powoli odblokowywać z tego takiego zamknięcia wewnętrznego i wyjdziecie ku jakiemuś przeznaczeniu, ku takiemu, nie wiem, czemuś, czemu trzeba stawić czoła, wyzwaniu, o, ku wyzwaniu, bo tego słowa mi brakowało. I zobaczycie, że jesteście niezwykli, że staniecie w szranki z kimś, kto jest tutaj jakąś konkurencją być może i pokażecie swoje możliwości. Tutaj jest właśnie taka ekwilibrystyczna figura kogoś, kto staje właśnie na paluszkach, na linie i utrzymuje się. I w ogóle to jest oczywiście stan, w którym nie można trwać wiecznie, ale warto spróbować swojej odwagi, swojej siły, zobaczyć właśnie, że potraficie. I właśnie myślę, że wyjdziecie z tej strefy komfortu, z tych czterech kielichów, z tego takiego zamknięcia wewnątrz, w sobie, w jakiejś konkretnej grupie, nie wiem, po prostu wyjdziecie może na zewnątrz z jakąś propozycją,
Może, bo to właśnie jest karta, która pokazuje tutaj materię, więc myślę, że tutaj będziecie chcieli coś zaproponować. Może to nie być wcale komfortowe dla Was, ani nie od razu zostanie przyjęte przez innych z oklaskami, ale może ta propozycja, to wyjście zapewnić Wam jakąś stałość i trwałość. Właśnie w pracy, w tych materialnych sprawach, bo tu jest królowa denarów, to jest osoba, która właśnie daje przepływ materii, która ma tą materię, która osiąga jakiś sukces materialny. Tutaj ta karta pokazuje się w samym środku czytania i tutaj właśnie tak odnajduje waszą postawę wobec życia, właśnie na taką wychodzicie z stabilność, na taką ścieżkę, którą czujecie jako światło, nie wiem, w takim gęstym lesie, tak? W takim gąszczu widzicie, że jak tędy pójdziecie, to będzie dobra droga dla Was. I właśnie to pomaga Wam wyjść z tego takiego zamknięcia, bo zauważacie jakąś możliwość, ale żeby tą możliwość zauważyć właśnie tym takim bystrym okiem, tak, które tutaj właśnie w tej karcie jest, to trzeba stawić temu czoła, właśnie wyjść po to wyzwanie. To jest wyzwanie jakieś, żeby spróbować, żeby nie tkwić w miejscu, żeby nie zamykać się. I tutaj pojawia się jeszcze jedna królowa, która dodaje tutaj siłę, tutaj dwie królowe w czytaniu, to jest duża moc, która podkreśla tą taką kobiecą energię, więc być może, że tutaj kobiety w pracy będą miały ogromne znaczenie. Tutaj jedna z nich jest właśnie taka tworząca, taka dająca przepływ materii, a druga jest bardzo taka rozkazująca, taka myśląca, taka konkretna, bardzo prawdziwa, taka szczera, do bólu może nawet. Więc być może takie kobiety tutaj spotykacie, a być może łączycie obie postawy tutaj w swoim interesie. To znaczy, żeby właśnie móc być tak wystawionym, tak być widocznym, tak próbować swoich sił, trzeba mieć jakieś podstawy, tak trzeba poczuć taką siłę w sobie, taką jak królowa tutaj denarów ma, takie połączenie z ziemią, chociaż tutaj właśnie nie widać tego połączenia z ziemią, bo tu jest takie trochę fruwanie, ale tutaj dzięki właśnie też umysłowi, który daje Wam bardzo dużo możliwości. Tutaj jest to karta porozumiewania się, mówienia, komunikacji oraz takiej właśnie lotności umysłu. Więc myślę, że tutaj będziecie intelektem i próbą odnalezienia w sobie tych różnych zasobów, będziecie wychodzić czemuś naprzeciw. I myślę, że w pracy możecie spotkać się właśnie z osobami, z którymi będziecie rozmawiać, którymi będziecie coś pokazywać, będziecie manifestować trochę siebie. Może będzie to właśnie jakiś pomysł, który trzeba przeforsować. Może to będzie jakaś prawda, bo królowa mieczy mówi prawdę, która nie będzie się wszystkim podobała, ale no jest to nie lada odwaga, żeby móc to powiedzieć, co się myśli. I myślę, że w gruncie rzeczy wy powiecie coś ważnego, dacie sobie czas i innym, żeby to się zadziało samo, jakoś puścicie to po prostu, tak? Dacie temat, opowiecie, co macie do powiedzenia, przedstawicie to w jak najlepszych pewno barwach, bo widzicie, że to ma potencjał, tak? Że to ma rację bytu, to jest mądre z Waszej strony bardzo. Jest to w jakiś sposób też niezależne, ale tutaj w tym wszystkim jest potrzebny czas i też
myślę, że zrozumienie, że właśnie nie od razu jesteście tak z tym wszystkim zaakceptowani, ale wy się oczywiście tym nie zrażacie. Jest w was ogień, kochane lwy, jest w was wasz ogień. To jest karta też właśnie taka lwia, ognista. To jest król buław, który kieruje się właśnie takim przeczuciem, taką też dobrą intencją, ale ma w sobie taki impuls, który po prostu jest taki natychmiastowy i wy tym lwim swoim sercem odpowiadacie na coś szybko, bez właśnie takiego głębszego wnikania w coś i to też jest dobra droga. To też właśnie to wyjście naprzeciw czemuś bez dłuższego zastanawiania się jest czymś dobrym. Macie, myślę, też jakiegoś poplecznika właśnie w takiej tutaj energii kogoś bardzo intensywnego, kogoś mocno działającego, kogoś, kto was wspiera w działaniach, we wszelkich jakichś takich sytuacjach, w których możecie mieć wątpliwość, czy sobie dacie radę. I myślę, że właśnie tak czekając na coś, na jakiś rezultat w tej konkretnej sprawie, może właśnie w pracy jest jakiś taki konflikt, taka sytuacja podbramkowa, w której zajmujecie stanowisko po prostu, takie niezależne. Ta sytuacja, kiedy wy jesteście, nie wiem, zawieszeni w tym momencie, bo nie wiecie, co dalej, tak, jak sytuacja się rozwiąże, to tutaj macie wsparcie w kimś konkretnym, kto pobudza was do tego, żeby dalej funkcjonować, nie przejmować się. Jesteście w gronie właśnie przyjaciół, którzy was tutaj popierają, wspierają. I to wam daje dużo siły, bo właśnie jedno jest tutaj podkreślona ta kobieca moc i ta męska też taka energia działania, więc tutaj się nie poddajecie niczemu. Jest jeszcze w tle karta króla, król, czyli cesarza i właśnie ja tutaj widzę was, to jest lwia energia, no bo tutaj przedstawiony jest w tej talii ten cesarz jako taki lew, który panuje nad wszystkim, który kontroluje wszystko, więc pomimo, że właśnie czujecie czasami, że coś może się zawalić, bo dalej w tle mamy kartę wieży. Tutaj jeszcze w dalszym tle jest jakiś chwilowy brak, to pomimo wszystko nie obawiajcie się, że ta wieża was zawali, ta wieża was uwolni, ta wieża was tutaj czuje taką energię właśnie uwolnienia od czegoś, będziecie samostanowić bardziej o sobie. To jest energia samodzielności, właśnie ta królowa poświadcza tego cesarza jako osobę, która działa po swojemu, która jest niepodległa i myślę, że taką niepodległość, jakąś samodzielność zyskujecie w swojej pracy. Zyskujecie też taką samodzielność może, takie wyjście z jakiegoś takiego układu zamkniętego w swojej relacji. Ja to zawsze powtarzam lwom, nie wiem, od dłuższego czasu, że właśnie wiarą w siebie budujecie bardziej prężne relacje i te właśnie takie osobiste, te miłosne. Wiarą w siebie budujecie swoją pozycję w pracy. Wiarą w siebie budujecie po prostu silniejszych siebie, bardziej stabilnych. No właśnie karta cesarza to jest duża, duża stabilność. Myślę, że też wkraczacie w taki okres stabilizacji, budowania tak siebie w różnych sytuacjach właśnie z takim wigorem, impetem, chociaż czasami bywacie wyhamowywani, ale myślę, że w mądry sposób umiecie coś przeczekać i jesteście właśnie tacy
niezależni. Duża niezależność. Bardzo cieszę się z tego, że właśnie zauważacie, że od Was dużo zależy, że tutaj stawiacie na siebie, bo cesarz jest zdecydowany, cesarz podejmuje decyzje, cesarz rządzi, no może czasami narzuca, ale to jest taka energia, która tutaj przebija, że Wy wychodzicie właśnie z tego takiego jakiegoś zamknięcia na rzecz właśnie takiego otworzenia się na innych. Zaczynacie być bardziej pewni siebie, bo właśnie osiągacie, mówię, jakąś stabilność materialną i potraficie z tej pozycji powiedzieć komuś nie, albo określić właśnie bardziej swoje granice, albo po prostu postanowić coś zdecydowanie. I to właśnie buduje w Was to cesarskość, tą taką odwagę bycia sobą, bo tu jesteście sobą, tu jesteście po prostu lwem. I tu jest dużo ognia, zobaczcie, tutaj jest słońce w głowie, tutaj jest miłość w sercu. Ja myślę, że też poddajecie się trochę impulsom, uczuciom, zaczynacie właśnie być szczęśliwi od środka i to szczęście przychodzi z zewnątrz, zaczynacie doceniać siebie i wtedy doceniani jesteście przez innych. Więc czuję, że tutaj właśnie jest takie odważne wyjście ze środka do zewnątrz. Być może zamanifestowanie siebie, powiedzenie czegoś ważnego. Tutaj też oprócz tego, że Wy mówicie, przychodzi do Was też ktoś z jakąś informacją, wiadomością i ona na pewno Was, ta informacja, uszczęśliwi. To są rzeczy, które dotyczą takich spraw uczuciowych, osobistych. Będziecie tutaj bardzo zadowoleni w tych swoich relacjach właśnie, pomimo tego takiego warunkowania, właśnie tak zamykania się na zewnątrz, zamykania się w sobie, to mimo wszystko poddacie się temu przepływowi, znaczy zaufacie temu, co płynie. I dzięki temu może uwolnicie jakieś, tutaj czuję też takie uwalnianie czegoś, takie bąbelki są te, które wychodzą do góry, takie uwalnianie tego, co Was trzyma tym ciężarem na dole, tak? Wy chcecie wypłynąć, zaczerpnąć powietrze, bo to jest właśnie taki moment przed tym, jak właśnie wypłyniecie na powierzchnię i zaczniecie oddychać. I tu właśnie jest ten oddech. Ten oddech, na który sobie pozwalacie. To jest właśnie już taka karta powietrza. Tutaj jest dużo rozmowy, dużo wyjaśnienia jakiegoś, które powoduje, że Wy jesteście szczęśliwi. I to mówienie jest tutaj jeszcze pokazane w tej królowej. Zobaczcie, ona też tutaj jest taka powietrzna, taka lekka, taka mądra, bo tu jest sowa. Więc myślę, że tu będzie czas na rozmowy. One nie będą może łatwe, ale jesteście w bardzo silnej pozycji. No zobaczcie, to jest bardzo silna pozycja. Tutaj w ogóle czuję parę silnych ludzi. Tu w ogóle jesteście otoczeni silnymi osobowościami, silnymi ludźmi, którzy wspierają Was, inicjują coś w Was. Często wspieranie nie polega tylko na głaskaniu, ale czasami właśnie na tym, żeby ktoś nas popchnął do czegoś, zmusił, tak, przez jakąś taką reakcję, może nie właśnie pochwalenie, ale takie trochę z innego miejsca popatrzenie na nas. I to wyzwala w Was energię, żeby właśnie wejść i pokazać, tak, zamanifestować coś. I myślę, że właśnie wychodzicie z tego, co Was
trzyma z takiego trochę uwięzienia, bo zauważacie rozwiązanie. Ono jest w środku was. O, ono jest tutaj, w tym człowieku, który po prostu umie się cieszyć ze wszystkiego. Życie przyjmuje takim, jakie jest i zawsze odnajduje w każdym zakręcie życia, odnajduje jakiś sens i uśmiecha się do tego, mówiąc: cudownie, dziękuję, że to mam, bo dzięki temu jestem mądrzejszy. Mogę być też bardziej zasobna w coś, mogę to wykorzystać, przełożyć to na jakąś umiejętność, na materię, mogę to zmonetyzować. I może na to trzeba będzie troszkę czasami poczekać, spojrzeć na to w dłuższej perspektywie, ale na pewno zdobędę to coś, bo tutaj są, zobaczcie, takie trzy cenne perły i będę się mogła tym z kimś podzielić. Więc myślę, że tak, podsumowując, to no mamy tutaj właśnie te dwa arkana wielkie, które podkreślają, że tutaj przejmujecie kontrolę nad jakąś sytuacją, że czujecie się tutaj ważni, pełni, pewni, choć może też z drugiej strony bardziej tacy wyrozumiali wobec tego, co się dzieje wokół was, bardziej cierpliwi, bo to jest karta czekania. Tutaj też otaczają was osoby bardzo silne, bardzo energetyczne, bardzo was wspierające na różny sposób, ale powodujące, że wy stajecie się niezależne, stajecie się zasobne i mocno działające, bardzo ekspresyjne, znaczy wykorzystujące swoją energię lwa. No i co jeszcze? No a w relacjach pięknie. Tylko to mówię, szczęście zależy od was, od waszego spojrzenia na siebie, zauważenia tego w sobie. Im bardziej wy będziecie szczęśliwi od środka, tym bardziej to szczęście będzie przyciągane do was z zewnątrz. Tym bardziej będziecie właśnie zauważać je na zewnątrz siebie i tym bardziej wyplączecie się tym szybciej z jakiejś niemożności, z jakiegoś uwikłania. Zauważycie wyjście, bo zobaczcie, tutaj jest takie wielkie oko, czyli przyglądajcie się wszystkiemu w taki sposób właśnie, z uśmiechem, z optymizmem. Patrzcie przez pryzmat serca, z miłością. Ale też pomimo takich spontanicznych działań, jakie właśnie dyktuje nam tutaj taki instynkt, bo to są bardzo instynktowne działania, takie z pozycji właśnie tu i teraz, przychodzi nam coś do głowy i robimy, to jednak też mimo wszystko umiecie koherentnie połączyć to serce z rozumem, bo to są mądre decyzje. Więc myślę, że to jest wszystko, kochane lwy. Życzę wam bycia sobą. Bądźcie odważne, bądźcie spełnione, właśnie tak jak tutaj ten piękny Budda. Uśmiechajcie się, cieszcie się każdym dniem. Niech ta jesień będzie dla was piękna. Niech się wam spełnią wasze marzenia, które oczywiście w dużej mierze to spełnienie ich zależy od was samych. Więc wspieram was, przesyłam dobrą energię i do zobaczenia.